serdecznie w kolejnym odcinku gry Entropia Universe. Zebraliśmy jakieś próbki, mieliśmy wrócić do Paula. Też w sumie jesteśmy praktycznie, przeszedłem tylko kawałek do niego. Klawiszem Q, jak na początku w samouczku było, możemy zmienić tryb zbiegania na chodzenie. Oddajemy mu misję. Zrobiliśmy jakiegoś skilla z pierwszej pomocy. No ciekawe, bo w sumie nie użyłem jeszcze tego urządzonka do pierwszej pomocy, no ale niech będzie. I teraz musimy te próbki gdzieś zawieść. O, ale ten dalej ma znak zapytania. Czemuż to tak? No cóż, widocznie tak ma być. Nam nic nie pozostaje innego, jak wyjąć nasz wehikuł, ponieważ droga daleka. Prawda, można biec na piechotę, ale w sumie po co? Skoro możemy się przejechać. Zawsze to będzie szybciej, bo droga jednak dość daleka. Fajnie, żeby na początku wyświetla te odległości. Mniej więcej gdzie mamy jechać. Nie wiem jak to będzie później, czy to jest tylko w tutorialu. Czy później też coś takiego będzie. Nie, to z tej prezentacji na początku planowałem, czyli tylko zaprezentować grę, a wyszedł taki mały gameplay, ale tutaj już mamy miejsce, gdzie będziemy właśnie mieli jakieś pierwsze urządzenia, z których będziemy mogli skorzystać. Tu jest gwiazda, dobrze, jadę. O, myślę, że tu będzie dobre miejsce. Cóż, on to ma jakieś jeszcze coś tu? No nieważne, w każdym razie musimy tutaj sobie wejść. No, przy wchodzeniu zauważyłem do pomieszczeń takich, sami się coś tu tnie. O, pojawił nam się. Tak, misja wykonana. No i tak. Tak, natomiast warto go tutaj zapytać. Chcę, żebyśmy szli do drugiego budynku, ale zapytać by można jeszcze o te terminale właśnie. Warto na początek sobie to poczytać, żeby coś na ten temat wiedzieć. Od razu nam mówi, mamy kupić 100 Synthetic Mint Essence z terminalu. Pec, czyli centy tej. Pacenty. Okej, okay. On nam na szczęście daje materiał, który mamy sprzedać, więc nie ma problemu. Tutaj też jakieś urządzenia, nie, tutaj chyba jednak nie, czyli nie ma co, lecimy. Do budynku B. I tam już jest troszkę urządzeń. Nie tylko ten, z którego my mamy skorzystać, jest też kilka innych. O, dają
mówię, wchodzi się do pomieszczeń, to się gra przycina, tak jakby się właśnie, o, ładuje się tutaj wszystko. Tak, mamy tą panią, z którą tu możemy coś zagadać oczywiście. Ale to jest jakiś technik. I ona już nam tutaj bardziej skomplikowane rzeczy opowiada. To jakieś schematy chyba są do robienia czegoś. Także nie są to gotowe przedmioty, ale albo schematy, albo jakieś półprodukty. Na razie w to nie starałem się jeszcze wnikać. Przyjdzie na to czas. Tu mamy oczywiście panel pomocy, terminal pomocy, gdzie możemy, na razie zebraliśmy tylko tyle. To co nam się zbiera po drodze, różne informacje, to potem tutaj mamy, czyli czym dalej będziemy grać, tym więcej tutaj będziemy mieli rzeczy, o których możemy przeczytać. No w tym wypadku nas interesuje ten trade terminal. Także możemy tutaj na ten temat sobie naprawdę sporo się dowiedzieć, jak go obsługiwać, klawisze, które, co mamy zrobić. No ale myślę, że tak, to nie jest tu indeks w razie czego, gdzie możemy też o innych rzeczach przeczytać. My mamy skorzystać z tego terminalu. Oprócz tego mamy tutaj terminal jakiś naprawczy. To jest chyba nasz magazyn. Prawdopodobnie możemy tutaj składować jakieś rzeczy. Jeszcze z tego nie próbowałem, bo nie mam takiej potrzeby. Nie mam tyle rzeczy, żebym musiał korzystać. To jakieś konstrukcje, to chyba właśnie ona ma jakieś te schematy pewnie do konstruowania tutaj różnych rzeczy, ale tu, tak jak mówię, mogę się jeszcze coś mylić. Tutaj pewnie możemy sprawdzić na przykład, dokładnie nie wiem, szukać jakiś socjety, to jest, to są coś w rodzaju jak w innych grach, mamy jakieś gildie, legiony i tego typu rzeczy, czyli takie zbiorowiska ludzi. Czyli pewnie musielibyśmy jednak, aha, można i tak szukać, czyli można, nie trzeba wpisywać, można pewnie znając jakąś nazwę tej organizacji jakiejś, a można po prostu szukać w ten sposób. Nie powiem wam jeszcze dokładnie o co tutaj chodzi. Sam będę musiał sobie tutaj troszkę pooglądać, to dowiedzieć się. Może to też wyjdzie samo w dalszym ciągu tutoriala. My mamy tutaj dokonać zakupu na razie i to jest nasze zadanie. To było chyba w dziale amunicji, tak. Czyli mamy zakupić to, tylko mamy zakupić 100 sztuk, co nas będzie kosztowało jednego centa tego tutaj, ale musimy do tego sprzedać to co dostaliśmy. Za to dostaniemy 2 centki, to nam jeden zostanie w sumie. Tak jest, sprzedam oba, bo i tak nie ma to znaczenia, to i tak może być jakiś przedmiot questowy i nie wiadomo czy można by z nim później cokolwiek innego zrobić. Także nie ma co oszczędzać, natomiast kupię i jeden centik mi zostanie. Tu jeszcze w poprzednim odcinku nie zauważyłem, że ta rzecz, którą tam znalazłem, to jest jakiś quest item. No i teraz pytanie, co to z tego wynika, że jest to quest item? Czy dostanę jakiegoś questa dopiero? O, to nic nie jest warte. No, questowy item zwykle nie jest nic warty do sprzedaży.
Trudno powiedzieć, możliwe, że będzie później jakiś quiz na tego, na ten temat. I możliwe, że on będzie później nam po prostu potrzebny. Zaraz, zaraz. Czy ja potem. No nie wiem. To sobie myślę. Innym razem się będę nad tym zastanawiał. Na razie lecimy oddać tego questa. Czyli poznaliśmy pierwszą jakąś maszynę, z której można korzystać, kupować, sprzedawać. Czyli te wszystkie znalezione rzeczy, które mam do tej pory, mógłbym tutaj sprzedać oczywiście. Natomiast no nie robię tego, liczę na to, że w przyszłości te uzbierane rzeczy będę mógł sprzedać jakiemuś graczowi po troszkę lepszej cenie. Czyli będę musiał wtedy sobie sprawdzić, jakie są te ceny i przynajmniej jakąś lepszą uzyskać. Też jak będę wiedział, jakie są na wolnym rynku ceny takich rzeczy, no żeby po prostu sprzedać w miarę korzystnie. Na stronie twórców gry można też na bieżąco sobie podglądać, co mamy w ekwipunku, to jest ciekawe, i jaka jest wartość tych rzeczy, które mamy w ekwipunku. No i co? Aha, teraz mamy tutaj jej dopiero przekazać te rzeczy, które kupiliśmy. Zaraz, to z broni miało być, czyli... A nie. Trzeba poszukać. O co? A, tu jest. Aha, okej. Okay. Dajemy jej te 100 sztuk. Jest okej. Okay. Zatwierdzamy. Coś jej się nie spodobało. Albo coś. Ale sama chciała, żeby to kupić. Więc nie bardzo rozumie, co ona teraz chce. Coś chce do tego. Ekstrakt. No i następna wyprawa. Musimy znaleźć pole oleju, czy jakąś rafinerię. I co? I mamy teraz wskaźnik? Gdzie to? Nie mamy już, czyli skończyło się dobre. Już nie ma tego wskaźnika. O nie, to bym się pomylił, a jednak jest. Ale tamto nie ma co samochodem chyba jechać, bo tu widzę, drogi nie ma, górzysty teren. Naprawdę nie wiem, czy pokazywać tu wszystko, jak chodzę, zrobić takiego gameplaya typowego, że sobie tu biegam i nagrywam, a przy okazji coś pokazywać, czy raczej dopiero jak pogram i coś się dowiem więcej, to na bieżąco robić jakieś krótsze odcinki takiego mini poradniczka dla początkujących, takie pierwsze kroki, żeby każdy mógł razem ze mną jakby poznawać tutaj tą grę i uczyć się jej od razu. Aha. To teraz nie wiem, czy ja muszę do tego użyć tego urządzenia, czy nie muszę. Nic na ten temat. Tak sobie na wszelki wypadek może wezmę to do ręki. Ale nie, widać, że nie, bez użycia tego.
razy można z jednego. Pewnie nie. O, stworek się czai. Nie podchodź. Nie mam zamiaru teraz z tobą mieć do czynienia. Coś słyszałem z tamtej strony. No i w zasadzie misja wykonana. Tak, spróbuję, ale nic już nie działa, ok. No i wracamy i to takie na razie jest bieganie, natomiast to bieganie się kończy. Niedużo w to grałem, to pierwszą postacią na pierwszym kątem cichosza. Natomiast no tyle wiem, że prawdopodobnie tutaj już albo za trochę dostaniemy jeszcze questa, że będziemy musieli szukać jakiejś rudy. Dostaniemy urządzenia do tego. No coś, połączenie jakiegoś laptopa z, raczej jakaś, wiem co to jest, jakaś sonda, ale urządzenie wyglądające jak mały laptopik, które coś w rodzaju radaru pokazuje nam. Najpierw zapuszczamy taką sondę w ziemię, a na tym urządzonku nam pokazuje, czy coś zostało znalezione i ewentualnie w jakim kierunku, i wtedy tam podążamy. Nie wiem, czy to trzeba zestakować, żeby jej dać, czy nie, ale ja to zestakuję. No i super! Misja wykonana. Skilla jakiegoś powiększyliśmy. No i co teraz? Da mi pani misję, czy ktoś inny? Nie, a już mi nie da misji. O, po prostu dostaję message. A od Yoshimi oczywiście. No tak, Yoshida zawsze wysyła takie rzeczy. No i teraz mamy już cały ciąg rzeczy do zrobienia. Tak, tam zajedziemy i tam znajdziemy takie urządzenia właśnie. 16. Okej, ja myślę, że tyle. Nie chcę znowu robić długiego odcinka. Tam już jest kawałek drogi, 783 metry stąd. Więc tam już będę musiał jechać moim pojazdem. Ewentualnie w następnym odcinku, jeśli będzie, będę właśnie tam i spróbujemy to znaleźć, te rudy czy co tam. No przyznam szczerze, za pierwszym razem nie bardzo mi to wyszło. W sumie po prostu nic nie znalazłem, krótko mówiąc. Także na razie, w takim razie, do zobaczenia. Na razie, cześć!